Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Przed jego obejrzeniem, a dzisiaj będzie o tym, jak pewna pani nie boi się mówić o tym, że dokonała aborcji, chciałem was zaprosić do ankiety, która jest w opisie filmu. Kliknijcie tam w link i wybierzcie, w którym mieście najbardziej chcecie spotkanie ze mną, ponieważ planuję w najbliższym czasie troszeczkę sobie pojeździć po tych miastach i pospotykać się z wami. Oczywiście wszystkie informacje odnośnie spotkań, gdy już wybiorę miasta, będą na Facebooku oraz pojawi się film, także bądźcie czujni, bo być może właśnie w waszym mieście się pojawię i będzie można przyjść, zbić ze mną pionę i tak dalej. Ponadto oczywiście Gold Edition, czyli złota edycja moich koszulek, już dostępna na www.e-swear.pl. No ale dobrze. Lecimy już z tym filmem, więc zapraszam was na wywiad z panią, która no nie boi się o tym mówić po prostu. Jak wiemy teraz o aborcji dość głośno, bo każdy się zastanawia, czy ta aborcja to powinna być legalna, czy może nielegalna, czy to powinno być dozwolone, czy też nie. Czy jak wiemy, że mamy na przykład dziecko bardzo chore i nie możemy się go pozbyć, tylko musimy rodzić to chore dziecko. I wszyscy się nad tym zastanawiają, ale ta pani ewidentnie, widać po niej, że ona jasno, otwarcie mówi o tym, że dokonała aborcji. Cały materiał znalazłem na Pudelku, co też jest dziwne. No ale spójrzmy, rzućmy okiem. Czy ma pani dzieci? To jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonam 6 stycznia aborcji. Jak widzimy, dziennikarka pyta się tej pani, czy ma dzieci. No, pani postanawia odpowiedzieć, że to jest jej osobiste pytanie. Na początku myślałem, że chodzi tutaj o to, że to jej osobista sprawa, czy ma dzieci, czy nie, ale nie. Tutaj chodzi o to, że jest to jej osobiste pytanie. Czyli, pokrótce mówiąc, chodzi o to, że gdy ktoś zada ci pytanie, to ty mu odpowiadasz, to jest moje osobiste pytanie. Ty chuju, skserowałeś mnie. To jest moje osobiste pytanie, moje autorskie. Sama je wymyśliłam. Więc proszę cię, kurwa, nie zadawaj mi moich osobistych pytań, okej? I potem od razu ta pani postanawia powiedzieć, że 6 stycznia dokonała aborcji. To tak jakby zapytać się kogoś, przepraszam, która godzina? Nie wiem, ale wiem na pewno, że 6 stycznia dokonałam aborcji. Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. To która w końcu jest godzina? Nie wiem, ale na pewno wiem, że 6 stycznia dokonałam aborcji. Chce pani coś więcej o tym powiedzieć? 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego prawo. Taka była moja decyzja. Chcesz mi może coś więcej powiedzieć odnośnie tej godziny? Nie, ale jedno jest pewne. 6 stycznia dokonałam aborcji. Dzień dobry, chciałam zamówić naleśniki z drzemem. Dobrze, 2 czy 3? Nie wiem, ale na pewno wiem to, że 6 stycznia dokonałam aborcji. Każda kobieta, która podejmie decyzję o tym, że chce dokonać aborcji, powinna mieć do tego prawo. Ja skorzystałam z tego prawa. W jakiej formule? Nie rozumiem. Jak pani przeprowadziła tę aborcję? No to jest moja prywatna sprawa. Ale jednak o tym, że przeprowadziła ją pani, zechciała pani powiedzieć, więc może powie pani słowo więcej. Nie zechcę. Nie zechcę. Może chciałabyś coś jeszcze powiedzieć mi o tej godzinie? Nie zechcę. Dość ciekawy temat, nie sądzicie? Tak jakby ta kobieta bardzo chciała, aby cały świat dowiedział się o tym, że ona dumnie 6 stycznia dokonała aborcji. I wszystkie inne pytania jej w ogóle nie interesują. Czy chce coś więcej o tym powiedzieć? Czy to było fajne, czy nie? Dość ciężko prowadzi się z nią ten wywiad, ponieważ jedno w tym wywiadzie jest pewne. Naprawdę tylko jedna rzecz w tym wywiadzie jest pewna. Wiecie jaka? Myślę, że wiecie. Jedno jest pewne. 6 stycznia dokonałam aborcji. Szczerze mówiąc, współczuję pani dziennikarce z Pudelka, ponieważ dość taki trudny temat sobie wybrała na wywiady i trudną osobę. Ale wydaje mi się, że akurat w przypadku tej aborcji, no to dziecko, kurwa, można powiedzieć, że chwyciło pana Boga za nogi i miało dużo szczęścia, że tak się właśnie stało. Ponieważ jak widzimy, pewnie młodość tego dziecka wyglądałaby tak, że pytałoby się mamy: mamo, a dlaczego niebo jest niebieskie? Nie wiem, ale jedno jest pewne. 6 stycznia nie dokonałam aborcji. Pamiętajmy, że każdy ma w życiu inne ambicje, inne cele do osiągnięcia. Jak widać, ta pani swój cel już osiągnęła i chwali się nim wszędzie, gdzie tylko się da. Nawet przy rozmowie, dwuminutowej rozmowie z jedną osobą potrafi 5 razy powtórzyć, że 6 stycznia dokonała aborcji. W którym tygodniu ciąży pani była? Nie odpowiem na to pytanie. Czy to była pani pierwsza aborcja? Nie odpowiem na to pytanie. Trochę dziwna sytuacja, bo to tak jakby podszedł ktoś do ciebie i zapytał się, czy zgodziłbyś się na 2 minuty wywiadu. No pewnie, pewnie, pewnie. No więc co tam u ciebie? Nie odpowiem na to pytanie. Ale ogólnie coś ciekawego się wydarzyło, no opowiedz coś. Nie odpowiem na to pytanie.
Całe szczęście, że nie powrócił tutaj klasyk i nie brzmiało to tak. Może chcesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Oddalam to pytanie. Jak wszyscy wiemy, temat aborcji jest dość kontrowersyjny, dlatego ja nie będę ci wypowiadał, czy chciałbym, żeby ona była legalna, czy nie chciałbym, żeby była legalna, ale jedno jest pewne. 6 stycznia dokonałam aborcji. I teraz jedno pytanie. Jestem ciekawy, czy ta pani była świadoma tego, co mówi, gdy rozmawiała z tą dziennikarką. I czy była świadoma tego, ile razy powtórzyła to zdanie, którego już też nie będę powtarzał, bo już nim żyga. Data 6 stycznia zapadnie mi daleko w pamięć. Trudno prowadzić debatę publiczną, gdy się nie rozmawia. Proszę pani, nie chciałabym, żeby debata publiczna była prowadzona wokół mojej aborcji. Oczywiście ona nie chce, żeby debata publiczna była wokół jej aborcji, więc... Gdzie to kurwa jest logika? Napierdalaj 5 razy o tym, że 6 stycznia dokonałaś aborcji, a potem powiedz, że nie chcesz o tym gadać, bo to twoja prywatna sprawa. Czyżby feministka? I jeszcze jedna rzecz. W domu sytuację wyobrażam sobie mniej więcej tak. Kochanie, zaszłam w ciążę! Nareszcie, kochanie, nareszcie! No, w końcu 6 stycznia będziemy mogli dokonać aborcji. I na koniec. Ja wiem, bo znam was. Śmiejecie się z jej serduszka. Na głowie. Śmiejesz się z jej serduszka na głowie. A może to właśnie blizna po aborcji mózgu. Co środę od godziny 19 do 21 w audycji Tube News Serafin powie wam, co jest grane. Jeśli film ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, skomentuj na dole, jakie ty masz zdanie na ten temat i czy warto się chwalić tym faktem, że 6 stycznia dokonałam aborcji. Wejdź oczywiście na www.emyślnikswear.pl i zakup sobie Gold Edition moich koszulek, które są już dostępne. Oczywiście do wszystkich zamówień dorzucane są zdjęcia z autografem, więc zapraszam i wejdź w ankietę w opisie filmu i wypełnij ją. W którym mieście chciałbyś się ze mną spotkać? A ja się z wami żegnam. I nie zapomnij oczywiście o subskrybowaniu tego kanału. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Jedno jest pewne. 6 stycznia dokonałam aborcji.